W dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Warzywny będzie mowa o pikowaniu selera, papryki i kapusty oraz o wysiewie pomidorów i okry. Zapraszamy! Pogoda na razie nie zachęca do pracy w ogrodzie, ale uprawę warzyw wielu z nas rozpoczęło już jakiś czas temu. Rozsady zajmują coraz więcej miejsca i z każdym dniem ich przybywa. Część z moich sadzonek trafiła już do szklarni. Nie jest ona ogrzewana i przy przymrozkach poniżej minus 5 stopni Celsjusza również tam temperatura spada poniżej zera. Mimo wszystko por, sałata i część warzyw kapustnych, które z natury są odporne na chłody, radzą sobie w tych warunkach. Na noc przykrywane są dodatkowo na regale grubą zimową włókniną w podwójnej warstwie. W dzień przy słonecznej pogodzie temperatura w szklarni wzrasta nawet do 20 stopni. Wtedy sadzonki są odsłaniane. I tak oczekują wiosny. Oby nadeszła jak najszybciej. W domu z kolei nadeszła pora na pikowanie selera. Rozrósł się on już dość znacznie. Liście, mimo doświetlania, wyciągnęły się nieco ku słońcu. Standardowo, głównie z uwagi na brakujące miejsce przy oknie, posadzę je po trzy w doniczkach wypełnionych podłożem do warzyw. Należą do mniejszości ogrodników, którzy lubią pikowanie. Zatem, jeżeli będzie taka konieczność, przepikuję je za jakiś czas jeszcze raz. Podczas sadzenia w nowym miejscu należy uważać, aby nie zasypać stożka wzrostu. Po przesadzeniu seler na razie zostanie jeszcze w domu. Optymalna temperatura do jego wzrostu to mniej więcej 14-18 stopni Celsjusza. Szklarnia na razie nie spełnia tych warunków. W domu pozostanie także ciepłolubna papryka. Te odmiany, które zostały wysiane w lutym, są już gotowe do pikowania. Papryka ostra, której nasiona samodzielnie zebrałam z zeszłorocznych upraw, oraz odmiany karłowe, które będą uprawiane w donicach, będą już sadzone pojedynczo. Można je zagłębić bardziej niż rosły do tej pory, aż po liście bądź liścienie. Dla papryki odpowiednie jest podłoże do pomidorów lub ziemia do warzyw. Do dalszego wzrostu potrzebują ciepła i światła oraz systematycznego podlewania. Za mniej więcej 2-3 tygodnie przyda się im także nawożenie. Do pikowania nadaje się już także kapusta wczesna, którą wysiałam pod koniec lutego. Nieco więcej miejsca przyda się jej do swobodnego dalszego rozwoju. Kilka dni po przesadzeniu spędzi jeszcze w domu, a następnie przeniosę ją do szklarni w chłodniejsze warunki. Wybierając mniejsze zło, będzie jej tam lepiej niż w wysokiej temperaturze mieszkania. Skoro inne rośliny wytrzymują tam spadki temperatury do minus 5 stopni, kapusta też powinna sobie poradzić. A po pikowaniu czas na kolejne wysiewy, najbardziej lubianego z wszystkich warzyw pomidora. Jak co roku przygotowałam sobie kilka odmian. Są wśród nich moje ulubione: pomidory malinowe, pomidory o paprykowym kształcie, odmiana Green Zebra o zielonej skórce, tak zwane bawole serca oraz pomidory koktajlowe, Black Cherry o ciemnej skórce i odmiany o czerwonej i żółtej skórce. Jest też kilka odmian tradycyjnych. Większość sadzonek potem rozdaję rodzinie i znajomym, stąd taka duża ilość. Sobie pozostawię prawdopodobnie około 20 krzaków. To na spożycie naszej rodziny w zupełności wystarcza. W tym roku zamiast w wielodoniczkach lub plastikowych pojemnikach postanowiłam każdą odmianę wysiać do niewielkich doniczek, które zazwyczaj wykorzystuję podczas pikowania. Rozsada papryki przygotowana w ten sposób udała się świetnie. Sprawdzę więc ten patent również w przypadku pomidorów. Każda z doniczek została wypełniona podłożem do siewu i pikowania. Na nim umieszczamy nasiona. W niektórych opakowaniach jest ich całkiem sporo, w innych mniej. Na przykład w przypadku pomidora malinowego było ich 10. Niewielka ilość nasion jest zazwyczaj w odmianach typu F1. Symbol ten dotyczy odmian mieszańcowych, które przy optymalnych warunkach uprawy są plenne i bardziej odporne na choroby. Na opakowaniach nasion jest zawsze podana informacja na temat tego, ile gram nasion znajduje się w opakowaniu lub ile sztuk nasion w nim znajdziemy. Warto na to zwrócić uwagę przy zakupie, żebyśmy potem nie byli zaskoczeni. Po wysiewie nasiona przykrywamy cienką, mniej więcej półcentymetrową warstwą podłoża lub piasku. Nawilżamy za pomocą opryskiwacza i możemy przykryć szybą lub kawałkiem folii, pamiętając o codziennym wietrzeniu. Przykrycie to pomoże zachować odpowiednią wilgotność podłoża do czasu pojawienia się wschodów, co powinno nastąpić po około tygodniu. Wysiewy pomidora umieszczamy w cieple, w temperaturze 22-25 stopni Celsjusza.
tym roku postanowiłam wysiać również okręg w dwóch kolorach, zielonym i bordowym. 2 lata temu uprawiałam już tę roślinę, ale nie udało mi się doczekać plonów. Spóźniłam się nieco i mogłam podziwiać jedynie żółte kwiaty o kształcie charakterystycznym dla roślin psiankowatych. Może w tym roku się uda. Z rozsadą ruszyłam tym razem wcześniej. Nie zapominajmy o opisaniu naszych doniczek, żebyśmy wiedzieli, gdzie rosną nasze ulubione odmiany. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Ogród Warzywny.